porozmawiać o koncercie Ariany. Taka artystka, która niestety odwołała koncerty u nas. Czy ty pojechałaś za granicę dlatego, że odwołała koncert u nas? No i generalnie też takie proste pytanie, jak ci się podobało? Wiem, że ty lubisz tu Arianę. Lubię Arianę. I kwestia jest taka, od początku planowałam jechać na dwa koncerty, dlatego że w Polsce nie udało mi się kupić meet and greet. Te bilety zeszły bardzo szybko i potem Ariana dokładała kolejne koncerty i przy okazji dołożyła tam trzeci koncert w Dublinie, gdzie po też wielkich próbach, nie mówię, że to było tak o, tylko naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby to meet and greet kupić. Więc ona odwołała koncert w Polsce, mówi okej, no nie panikuję, jeszcze lecę do tego Dublina, będzie okej, mam to meet and greet, więc w ogóle byłam turbo happy. No ale tydzień przed koncertem ona odwołała wszystkie meet and greet na trasie. W ogóle ja się śmieję, moi znajomi się śmieją, bo ja miałam meet and greet z Seleną, które ona odwołała, bo odwołała trasę. Miałam meet and greet z Justinem, on odwołał, bo odwołał wszystkie meet and greet. I wszyscy się śmieją, że gdziekolwiek kupię meet and greet, tak? Klątwa. Klątwa, naprawdę. Ja się dziwię, że ten Sean tego nie odwołał i mam zdjęcie z tym Seanem z meet and greet, bo naprawdę ja już byłam przekonana do dnia koncertu, ja mówię, coś się wydarzy i na pewno nie będzie tego meet and greet. Więc szczerze, jak ona odwołała to meet and greet, to ja nawet nie byłam jakby wielce zaskoczona. Ja mówię, no normalne. Moje życie. Moje życie. Więc pojechałam na ten koncert mimo wszystko, bo kwestia była też taka, że co może nie fajne, bo tych biletów nie można było zwrócić, więc tak naprawdę zwrócono nam połowę pieniędzy za bilet, a jakby bilet na koncert nadal miał swoją ważność. I też już mieliśmy kupione wszystkie loty, więc ja mówię, dobra, no i tak polecimy na ten koncert. Byłam ciekawa, mimo tego, że widziałam całe show na Coachelli, bo tak naprawdę Ariana występowała na Coachelli. Ale na Coachelli no tysiące ludzi, więc gdzieś tam ją ledwo dostrzegłam ze sceny, a tutaj przez to, że miałam te bilety praktycznie w pierwszym rzędzie, no to mogłam zobaczyć naprawdę z fajnej perspektywy ten koncert i powiem szczerze, że no jestem zachwycona. Jakby Ariana jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowity głos. Trochę dzisiaj fryzura inspirowana. Troszeczkę tak, właśnie wszyscy się zawsze śmieją, że jak kucyk to Ariana. Jedyne co, to tak naprawdę u niej na koncertach jest takiego, moim zdaniem, to nie jest jakby, ona po prostu tak te koncerty prowadzi, ale jest bardzo mało rozmowy z publicznością. I to jest takie coś, co na przykład u Justina było tego masa. On zawsze opowiadał o jakichś tam swoich doświadczeniach życiowych, jakieś motywował ludzi. U Ariany jest raczej, że wita na koncercie. I jedziemy i tak naprawdę w połowie koncertu powie trzy zdania, no i na koniec podziękuję, więc jakby tego mi trochę brakuje, ale ja już byłam na jej koncercie na wcześniejszej trasie w Rzymie 2-3 lata temu, coś takiego, i to było to samo, więc jakby widać, że po prostu ma taki swój styl i tego nie zmienia, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o piosenki, wykonanie na żywo, o to, że tańcząc w takich szpilkach po prostu latała z jednego końca sceny na drugi, no to po prostu można stać tylko i podziwiać, nawet jak się nie jest jej fanem, to się ogląda jak show po prostu. No to na sam koniec największa ekstaza na jakiej piosence była? Ojejku, chyba Seven Rings, tak, ale właśnie zawsze nie lubię tak odpowiadać, bo to jest taka typowa piosenka, którą każdy zna, więc zawsze staram się też jakąś taką mniej znaną, którą lubię. Bardzo mi się podobało na przykład, jak śpiewała Sweetener, czyli piosenka może mniej znaną, ale tytułową z albumu. Bardzo ją lubię, więc mi się podobało, ale ogólnie super też była Nasa, no każda piosenka miała coś w sobie. No.